We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy! Yeah! Oj, fall damage. Dobra, never mind my guys and ladies and whoever watching this show. Tutaj na start coś mamy, zobaczmy, cóż to takiego. Revelio. Czy po prostu kartka z Revelio? Znaczy strona Revelio? Czy tam z dziennika? Tak jest! Okej, teraz powinno być dobrze audio. Narzędzia Gajowego. Można by przypuszczać, że ten zestaw narzędzi może zostać zaczarowany do stworzenia wszelkiego rodzaju wyposażenia przytulnej chaty w rozmiarze, jaki pomoże potrzebować jej mieszkaniec. Okej, okay, czyli to jest chatka Gajowego. Oczywiście jeszcze nie Hagrida, bo Hagrid będzie Gajowym dopiero za jakieś mniej więcej 100 lat. Jak się dzieje teraz akcja gry. Czyli czekaj, tu jest chatka. Są dynie, czyli czekaj, w górę. Od chatki, czyli tędy, tutaj. No, czyli jakoś gdzieś tam jak lecą te balony powinno być miejscówka, gdzie są te. Czy wróć. Gdzie powinna. Nie, gdzie za 150. Gdzie za 150 lat pojawi się. Znaczy pojawi. Będzie Harry wlatywał do. Pod wierzbę bijącą, bo sama wierzba za jakieś chyba 70 lat zostanie zasadzona. It is good to see you, my friend. No, hello. Co ode mnie chcesz? Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Wtajemniczmy ją też. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrok. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I've always said that travel broadens. I beg your pardon! How dare you! What's going on here? O, proszę, coś tam się dzieje. A to... Serio, to była cała misja? Po prostu przyjść, pogadać?
Not enough reflection on the past. Revelio. Okay, to jest zamknięte, więc tam na razie nic nie zrobię. Obok chyba jest kupiec, jeśli dobrze widzę po mapie. O, goblin. Arn. Siema, Arn. Co tam u ciebie? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrok and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrok has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrok's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrok is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrok assumed that all goblins would agree to follow him. But he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizardkind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrok's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. No, Mordo, ja ci z chęcią to odzyskam. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Akio! Kurde, miałem taką cichą nadzieję, że przyciągnę sobie te muchy tutaj. Żeby już te ważki właściwie. O, a to ładny uchwyt do różdżki. Z chęcią go sobie zamontuję od razu. Coś tam w dzień jakieś znalazłem. Lepsze, co fajne. O, nawet fajny kolor. Taki fioletowo-turkusowy. Zostańmy na razie przy tym. Tutaj sobie ten królewski uchwyt dziabnę. Ujmująca królewska rękojeść w odcieniach koloru czarnego i alabastrowego. Okej. Okay. Boże, ale przycięło. Dobra, tu jest kupiec. Tam jest... O Jezus, ale to jest daleko. A tam jest gdzieś quest główny jakiś, który się odpalił zaraz potem, jak pogadaliśmy z Nati. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Jalal Sami, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Any whispers going about the town? There's a thief on the loose by the name of Katrin Haggerty. She's an Ashwinder. She's stealing everything that's not nailed down, and people have had enough. Katrin's hiding in a camp just southwest of town. No to ludzie, idziecie na nią wszyscy, bum 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 różdżkami, zaklęciami, do więzienia. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lord Hogsfield's preeminent potioneer, but I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My price is low enough already, you see. Stary, ale zniżka. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? What can I help you with today? Muchy, siatko, skrzydło, kapelusze, sok z pijawek. Wow, 100 i 150 za coś, co mogę znaleźć tutaj luzem. Eliksir Edurus, eliksir Maxima, eliksir Wigenowy. Na razie nie potrzebuję kupować żadnego. Zwłaszcza Wigenowego, który może mi dropić nawet ze zwykłych przeciwników. Ale wyposażenie
sprzedam całe, jakie mam przy sobie. Jeszcze... Oj! Ajajaj, sprzedałem rękawiczki lepsze. Dobra, never mind. Może znajdę coś jeszcze lepszego. After what Ranrok did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Co nie? Dobra, polećmy jeszcze na ten, bo mamy tam płomień Fiu, to mogę się szybko przenieść do tamtego miejsca. Zrobimy sobie najpierw tego poboczniaka, a potem Dolina Hogwartu, w takim miejscu, co jesteśmy. O kierwa! O dobra, myślałem, że to niedźwiedź, ale nie to. W krośnie? Jakim krośnie? Traf płonącego pająka, aby wybuchł. O kurde, pajączek. Ono. Hello. Not my fault you're a deadly great spider. Trochę tak, trochę nie. Okej, okay, wyzwania pojedynków się odblokowały. Pierwsze, jakie pierwsze w ogóle, jakie mi się trafiło. Ale to było... I'm on the right track. Okej, okay, ale to było dość proste. Okej, okay, kto się tutaj kryje? Kto albo co? Tropiciel kłusowników! A ty czekaj, on nie wie. To czekaj. O nie, serio? Czemu nie mogę mu nic zrobić, ale skam. Bum! O, poważnie? Wilczku? Okej, okay, to poszło szybko. I drugie wyzwanie wpadło, ale nie sądziłem, że tak szybko tego wilka położę. Okay, futerko wilka, kolejny składnik rzemieślniczy, drugie wyzwanie pojedynków zgarnięte. O, więcej przeciwników. Co ty nie powiesz? Ono! Dobrze. Dobra, muszę robić uniki, żeby sobie nabudować to. Żeby nabudować sobie... Płonę wroga za pomocą starożytnej magii. Oj, ale go rozpiszczyłem. Ała, no nie zauważyłem tego. No, atakuj. No, atakuj. Dziękuję. Jeszcze kilka. I zaliczę wyzwanie. I odblokuję sobie za jego pomocą lekcję o Expelliarmusie. Dobra, zobaczę. Ile tego jeszcze muszę zrobić. Te misje. Do odznaczenia. O. Tu. Jeszcze jeden. Okej. Okay. No to pięknie. Dawaj, typie. Ostatni raz. Yes. Incendio. Miło. Tak jest najłatwiej. Znaleźć sobie po prostu... niebieski turban. Coś lepszego na głowę. Nie, to nie tu, kurde. Dobra, tutaj co? No, futerko wilka. Wyposażenie. Akcesorium na głowę. Turban. No, o wiele, wiele lepszy. O 10 punktów. Ej, ale nawet nie wygląda tak źle w połączeniu z tym strojem. Pochodźmy sobie w nim. O, tutaj a propos. Mamy tutaj grzybki zgarnięte za darmo, a gościu chciał za to 150 złotych monet. Albo galeonów, czy jaka tam jest... Bo to nie jest konkretnie powiedzieć, jak to jest ważne, jest po prostu jako złoto. Jak to ukradli bełt? Dobra, spróbujmy, ale muszę zlokalizować kusznika. O, okej, okay. To poszło szybko.
Totalus. Okej. Okay. Nie sądziłem, że mogę Petyfikusa już wykorzystać. Dobra, to jolo, lecimy. Spróbuję to zrobić po cichaczu. Chociaż nie, bo jest kurde wyzwanie, żeby... Ajajaj. Ej, dobra, ale nie trzeba schodzić z tym ukradnięciem tego. Znaczy, nie czaję, no, wiem o co chodzi, ale... Mam ukraść? A, dobra, kurde, to już jest chyba ostatni. Szkoda. Aj. Zapominam, że Levioso to jest... Znaczy, Levioso, że Incendio to jest strzelba. W sensie ma obrażenia, czy obrażenia i zasięg... O, dobra, jednak nie, jednak jest więcej, jednak jest więcej! Gdzie tu? Kurde, ale dwóch muszę utrzymać, a nie jednego. No nie tego samego, chłopie! No serio, akurat tamten padł. No jeez, co ja mam zrobić, no? Że nie mogę ich tak mucić bez przerwy, no bo oni w końcu po prostu padną. Dobra. Levioso. Akio. Raz, dwa. Raz, hop! Ej, no przecież było dwóch w powietrzu, czemu się... A dobra, bo okej, okay, okej, okay, dobra, nieważne. Dobra, tego sobie zdejmę. Już nie boję wystarczająco, trudno. Goście się nie miał zdecydować, co ze sobą zrobić, no. Ciekawe. O, kowadło. Bąk. Kowadłem, beczką i do widzenia. Dobra. Kurde, ładna... Uuu, co my tu mamy? Ciekawe. To jest coś, o czym jeszcze nie wiem. W sensie, nie wiem jak to wykorzystać. Jakiś miech? Znaczy mi te wozy? Tutaj też coś? Incendio! Okej, no podpalenie nie zadziała. Rebellion. A tu są, Boże, jestem ślepy. Akio. Dobra, momento. Jeden monitor. Drugi monitor. Dziękuję. A okej, okay, to mogę po prostu otworzyć. Yes. Quite an enchantment. The cards are returning to on. Jakie zaklęcie, gościu, ty... O, kapelusz stracha na wróble, ciekawe. Aha, dobra! Myślę, jakie zaklęcie. No o to zaklęcie chodziło właśnie, żeby te wozy wracały. No. Ej, w sumie mógłbyś się pewnie... Czy bym mógł wskoczyć na jeden? Nie, nie mogę. No ale nie o to, nie muszę. Ja się mogę po prostu szybko przenieść do tej wioski. Tu. Nie, nie znacznik, tylko fast travel. Not sure how I'd fare in a little place like this. Nie sprawdzisz, nie dowiesz się. Dobra, Arno, nie uwierzysz? No, typie, weź to. O! Okej, okay, jeszcze mogę kaczki tak rzucać. Dobra, nie do końca sądziłem, że to się stanie. I'm afraid I still don't have my cards. Stary, już są w drodze. On, I have good news. Your cards are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily.
Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. Czemu nie? What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. O, w ogóle tak jego imię wypowiada, że to już nie brzmi jak Arn, tylko jak Arno. I kojarzy mi się to zaraz z Assassin's Creedem Unity. O, i big level. Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? No, mordę, ja tylko na szybciutko chcę sobie sprzedać rzeczy mi niepotrzebne. What can I help you with today? Czyli będzie to ten kapelusz i ten kapelusz. Kasa się zgadza, dziękować. Dobra, i tutaj pokazywał na drugim brzegu misję główną. Zobaczmy, co takiego tutaj się kryje. Tam jeszcze jakiś poboczniak. They must have come this way. Think. Łamigłówki Merlina. What did you think I might have seen? I've been busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood, don't give a doxy's nip back your time. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be si- Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Panienko, jak strzelasz drętwotą, to przynajmniej w typa, a nie pod typa. O, i proszę, to się udało. O! A to kto? W części twojego poprzewodnika poświęconej kolekcjom znalazł się nowy typ wroga. Znajdziesz tam cenne informacje o przeciwnikach, na przykład o ich podatnościach na działanie niektórych zaklęć. Sprawdźmy to w takim razie. Nie wygląd, ale dobra, już wlazłem, to chociaż to znaczę. Tutaj wrogowie. Do odznaczenia wszystko po kolei. Gwardzista. Ha, gwardzista i wartownik, okej. Okay. Pojedynkowiczka. Czarownice z jedne. Te czarownice to jeden z najszybszych sług Rookwooda. Mogą zaskoczyć przeciwników włączonymi atakami. Ich potężnego zaklęcia redukcji nie można zablokować zaklęciami tarczy, ale można przerwać jego rzucanie za pomocą zaklęcia odcinającego. Czyli mowa o redukto i... nie flipendo, tylko... Nie, też nie confrigo. Defindo. O, to było to zaklęcie. Co spowoduje, że stracą kontrolę i trafią kogoś ze swojej bandy. Zajebiście. Niestety nie mam defindo, więc... Jakoś sobie muszę inaczej poradzić. Paczułka! Oh, you bloody piece of crap! Burn! I adios. Okej, czyli co to jest? I've never been accosted in such a manner, then so close to Hogwarts. Czyli to jest łamigłówka Merlina. Okej, okay, brzmi interesująco. Wow, zajebiście. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya? Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioner, has her own shop in Nocturne Alley. She's a traveling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do.
Musiałem się doczytać, czy dobrze przeczytałem, że to jej żona, ale na szczęście tak. Jeszcze wzrok mam dobry. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Zdawało mi się, że Merlin to mit. No gościu, nie wiem, jakim trzeba być ignorantem, żeby walnąć takim tekstem. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Ja też. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallow sweet is an important component in getting the trials to work. Mallow sweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Nie mamy nic, więc wezmę wszystko. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. No, logicznie, trzeba je podpalić. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. A, tu jest jeszcze jeden, okej. Okay. Czy to jest... Magicznie holograficzna projekcja Merlina była tam właśnie? Nieźle. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Okej. Błotory bawełniu trawiasty. Co to jest za żabka? Akio. O, okej, okay. Za duża, żeby... Okej, za duża, żeby ją przyciągnąć i żeby... ten... Potato.
zablokować. Okej, za duża, żeby ją przyciągnąć i za duża, żeby... Nie, i za ciężka, żeby ją podbić. A tam się schował. No, raczej nie będę wykorzystywał starożytnej magii. Dobra, jestem poza zasięgiem tego strzału, więc mogę ją głoić, ile wlezie. Unieś buter, ja zauważyłem dopiero teraz to wyzwanie. Never mind. Język Butoria. Dwa chyba nawet. Kolejne wyzwanie pojedynków ukończone. Dobra, zobaczmy jeszcze najpierw tego questa. Gdzie jest ten questik tutaj teraz? Albo nie, inaczej. Nie, nie, nie. Tutaj jest co? Łamigłówka Merlina, okej. No, zaraz tak na wyjściu. Ciekawe. Gdzieś tu jest ten obóz od tych popiełków. Tutaj. Tu jest też łamigłówka. Okej, ale warto wiedzieć, że jeśli odkryję taką łamigłówkę, to ona się momentalnie doda do mojej tej. Klucze Dedala, jadowita odwaga. Misje. No jak mam teraz wybierać, to... Okej, może ta... Też nie? O, dziękuję. Zajęcia z zielarstwa. Tutaj jest z tymi gargulkami. I zadanie profesora Hekat. No to już zrobiliśmy, więc z wielką chęcią sobie... Polecę do... do klasy obrony przed czarną magią, aby nauczyć się nowego zaklęcia. Zaklęcia, które de facto jest podstawowym i chyba i będzie ulubionym zaklęciem Harry'ego Pottera. A na pewno będzie jego zaklęciem popisowym. Tak samo jak Patronus. Właśnie ciekawe, czy będę mógł Patronusa... To mnie cały czas nie zastanawia, czy będę mógł rzucać Patronusa. A ma udało się. Ej, ale naprawdę fajne, że to nie było od razu przejście do tego uczenia się Expelliarmusa, tylko faktycznie była jakaś lekcja. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. No, Expelliarmus ma to do siebie, że... Good work. The dummy is here if you wish to stay in practice. Expelliarmus ma to do siebie, że jest wszechstronny. Ale co bardziej za nim przemawia... Po prostu... Znaczy, dobra, inaczej. No, wiadomo. Przeciwnik nieuzbrojony i zaskoczony to przeciwnik słaby. Raz, dwa. Py! Py! No, na manekinie to oczywiście niewiele zrobi, ale kto wie, może prędzej czy później coś z tego. Znaczy, wiesz, na pewno prędzej niż później. No, w trakcie walki z jakimiś przeciwnikami wydrucenie nagle broni z łapy może się okazać przydatne. Okej. Zobaczmy, coś to takiego się tutaj... A nie, dobra. Okej, jednak się nic jeszcze nie odblokowało. Na razie są tylko odblokowane te... ogólne te. W sensie, jaka nagroda się odblokuje za pokonanie konkretnej ilości danych przeciwników.
Tutaj coś jest. Tu. Zbroja zabójcy pająków. Okej. Okay. Wilki. A nie, tutaj mam mundur konstabla, okej. Okay. Czyli cały set konstabla się pewnie odblokuje. Niech będzie. 1% eksploracji dopiero. Rozmiar żołnierzówki rynku na 2. Zwiększono wielkość inwentarza! Nice one! To jest naprawdę bardzo fajne. Bo nie, no nie ma co kryć, na pewno ten inwentarz będzie się bardzo szybko zapełniał. Dobra, myślę, że zanim będziemy lecieli tutaj z tą misją, to zajmiemy się tą misją i przy okazji przejmujemy jakieś misje w pobliżu, które gdzieś znajdziemy. Tutaj jest jakaś misja w ogóle zaraz obok. To jest... Spare a moment. I could use your help. Chciałbym, że to dla Amita, ale nie. To jest Duncan Hobhouse. You wanted to speak with me? I did. Hello. I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecate's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. No, ja się nie zgodzę, że to jest troszkę zabawne, ładna gra słów, ale bądźmy mili. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the Hidden Herbology Corridor. The Hidden Herbology Corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the Hidden Herbology Corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Skoro jest mowa, że w tym korytarzu były najniebezpieczniejsze rośliny, a ja nawet nie byłem jeszcze na zajęciach z zielarstwa, to ciężko mi cokolwiek tutaj zakładać. Ale jednej rzeczy jestem pewien. Na pewno nie pójdzie to gładko. To nie będzie wejść, zabrać, wyjść. Coś się po drodze spieprzy. Na pewno. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Okej. Okay. Jadowita odwaga. Gdzieś w tamtym kierunku. Hidden Herbology Corridor. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Okej, okay, skoro... O, właśnie. Tak czułem. It's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Wiesz, zakładam, że jakbyś dał się ochlapać, tam opluć tym zawartością, kiedy byś przegrał, to pewnie byś zrozumiał. Ja myślę, że dobiegniemy sobie do tego korytarza. Wow! Wow, ej, co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co to za akcja? Czy ja byłem właśnie świadkiem morderstwa? Czemu jedna zbroja spuściła drugiej sroboty w pierdol? Ej, no halo, co się stało? Ej, no bloody idea, co się stało i dlaczego?
Dlaczego jedna zbroja spuściła drugiej w pierdol? Co, bo ta druga ciągle se nuciła? Tylko dlatego? Gacia! I pyk, 12 level. Ale snajperskie oko po prostu w tym miało miejsce teraz. Dobra, gdzie będzie to wejście? Mam ile? 43 minuty i 5 sekund. A rapapapapa. Czekaj. Czy o tu nie będzie może... A tak, to właśnie czułem, że... Może tu być karteczka. Trzminorki. Trzminorki to magiczne latające insekty produkujące, wywołujące melancholię, syrop. Żywią się pokrzywami, a gniazda zakładają w ciemnych i odosobnionych miejscach. Niestety znane są z zajmowania pszczelich ulów, co ma oczywiście potworny wpływ na znajdujący się w nich miód. No, zakładam, że jakbyś chciał kogoś sprankować, no to ma to... Nie powiem, że uzasadnienie, ale jest to na pewno dość intrygujący pomysł. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Dobra, to za chwilę. O co tutaj chodzi? A, nie mogę użyć. Dobra, tutaj było coś, że coś z nocą, to może... Tak, przesuń do nocy, czy przesuń, przeczekaj do nocy. To się była ikonka księżyca, jak zanim się zbliżyłem, to może coś w nocy muszę zrobić? Może muszę, ale jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Klasyka. Dobra. Incendio. Poszło. Okej. Okay. Wejdę do środeczka, ale sam korytarz będziemy zwiedzali w kolejnym odcinku, w którym myślę, że zrobimy tą misję, misję z gargulkami i przy odrobinie szczęścia także inne poboczniaki. A jeśli nie poboczniaki, to misję fabularną, która wymaga ode mnie pójścia na zielarstwo. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. No, ale to póki co będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Cześć!